Siadaka Potter, podejście numer 16. Podejście numer 50. Nie wiem, ile razy nagrywam ten materiał, za każdym razem mi się nie podoba. A nie jest ci łatwo, co? To są takie dylematy. Kurde. Tak, to są tacy makerzy, do których już mam taki, wiesz... Wybitnie nieobiektywny stosunek. Tak, mam do nich stosunek. Znaczy, chciałem uniknąć tego słowa. Stosunek czy wybitnie nieobiektywny? Nie, stosunek. Aha, czyli masz podejście... Takie... Znaczy, no, jak gdyby lubię, szanuję, a chciałbym zrobić to... Bez emocji. Bez emocji, tak. Jak ze zwykłą prostytutką. Dobrze. Twoja żona... Cięcie! Mówisz to tak, jakby to, co powiedzieliśmy przed chwilą, miało pójść do druku. Nie do druku, tylko na wizję. Na wizję. Dobrze. No, ale taka jest prawda, no. Nagrywamy ten materiał, który... Czekaj. Ja biorę udział w tym drugi raz. A w sumie to czwarty. Znaczy, to jest czwarte nagranie noża od... Czyli robiłeś to jeszcze sam? Tak, robiłem to bez ciebie. Intro. To będzie zjebana recenzja. To jest cholernie ładny nóż. A muszę wyżej usiąść, żeby mój brzuch było widać. Dać pożywkę hejterom. Czekaj, gdzie ten kurczę... Krzyżyk? Posiadamy klub posiadaczy kełnuna taktycznego. Tak, pozdrawiamy, w ogóle pozdrawiamy. Notorycznie robią mi dzień. Tak. Ale co najbardziej mi śmieszy to, jak ten, jak ktoś ci w komentarzu napisze, jesteś gruby. No bo ja rzeczywiście nie mam lustra w domu. Może masz takie, jak wiesz, w tych gabinetach, co nie? Że trochę zakrzywiają rzeczywistość. Tak, szczególnie jak biorę spodnie do ręki. Rozumiesz, no. jak je niosę tak, to nie mogę się w drzwiach zmieścić, bo to jest niezauważalne dla mnie. Okej. Okay. Dobrze. Dobra, pośmieliśmy się trochę. Słuchajcie, Nóż. Jaki jest nóż, każdy widzi. Każdy widzi. Znaczy, tak naprawdę to chyba ten to trzeba było zmacać, nie? Żeby wiedzieć, o czym rozmawiamy. Postaram się wam zrobić przebitki ładne do tego. Czy jak go wezmę bliżej, to on mnie wyostrzy mnie. Mam nadzieję. Zacznę standardowo od pochwy, więc nóż sobie odłożę. Daj nóż, niech nie leży, ja go chętnie podotykam. Proszę bardzo, pomacaj. Dziękuję. Sobie. A czy już robiłem to nie raz, ale... Dobrze, słuchajcie, pochwa, jak to pochwa u siadaki. Czyli kawał solidnej roboty, bardzo ładnie wykończona. Oczywiście tak, pętelka, tak, zdobienie na skórze, było widać. O, będzie widać elegancko. Zdobienie na skórze coś ci przypomina? Tak.
Domin, nie? Domin. Pozdrawiam. Mają ten sam stempel, chłopaki. Tak, mają chłopaki ten sam stempel do ozdabiania skóry i ewidentnie jak gdyby ten rodzaj zdobienia jest przypisany już w naszych oczach do Dominika Kursy, tak, którego pozdrawiamy serdecznie też z tego miejsca. Oczywiście Domin, jak gdyby ten stempel uważamy, że jest twój. Bardzo prosimy Arka o nieużywanie tego stempla. Proszę, proszę nie robić konkurencji Dominowi. Bardzo ładne też barwienie, nie wiem, postaram się... Kozackie, to te barwienia siadaka robi po prostu wgniatające... Fotel, nie? No, w ściółkę leśną wgniatające. W ściółkę leśną, tak. Dlatego, że jak gdyby zdobienie zawsze Arek dobiera do rodzaju rękojeści, nie? Nie wiem, czy to będzie widać, on jest takie czerwonawe, a tu widzę, że światło nam się tak układa troszkę... To może... Czekaj, damy na górze może tego rękojeść, żeby troszkę było widać, o co chodzi. Nie wiem, czy będzie widać, wiesz? Może nie być widać. No. One ale na pewno przywitane. Delikatnie, tak, delikatnie czerwonawe. Na pewno macie zdjęcia na Instagramie, więc wpadajcie w ogóle na nasz Instagram, bo to jest jak gdyby tam się pojawia kupę zdjęć. I teraz też zrobimy nowe zdjęcia tego noża i one też się pojawią oczywiście na Instagramie. Pochwa super. I tu jak gdyby ja mam noży od Arka, 3 sztuki. Od Arka siodły. Teraz miałem okazję, bo dla Bonda na urodzinach też kupowaliśmy nóż od Arka i też miałem jego robotę w ręku. Pozdrawiamy Romka bardzo, bo Romek też jest wielkim fanem pracy od Arka, od siadaki. Dlatego no, mieliśmy już tych noży siadaki w rękach naprawdę mnóstwo i przy żadnym nie... W jednym nożu Romana widziałem pękniętą rękojeść. Ale to jak gdyby podejrzewam, że to jest jakiś tam skutek. Skutek skutków, nie wiem dlaczego. Akurat chyba było drewno stabilizowane tam, co ciekawe, i było pęknięte, więc. Więc tyle. Natomiast żadnych uwag do żadnej sztuki nie miałem. Jeszcze nie mam nożu od siadaki, ale czekam na taki egzemplarz, który jakby. Położyć na kolana? Tak, znaczy kładą mnie, ale tak spojrzę na niego i będę wiedział, że jest mój. Jeszcze czekam. Potter. Harry Potter? Nie, Niolox Potter. Niolox Potter. Potter przez jedno T. Potter, tak. Potter przez jedno T. Nożyk, który urzekł mnie dwiema rzeczami. Pierwsza to jest materiał głowni. Stal. Stal. Czyli Niolox. Słuchajcie, grzebałem na temat tej stali bardzo dużo przegrzebałem internetów. To jest taka niszowa stal, co? Nie, ona, wbrew pozorom z tego co patrzyłem, to ona nie jest super niszowa. Jest bardzo dużo nożorobów, którzy robią z tej stali, natomiast rzadko się trafia w Polsce, żeby nożoroby robiły z tej stali. Bo generalnie jest, o ile się nie mylę, w Niemczech jest w ogóle koleś, który w zasadzie wyłącznie robi z tej stali noże. I w ogóle generalnie stal jest używana w nożach, no z tym, że jak gdyby rzeczywiście w Polsce to się zdarza dość rzadko. Stal jest... I teraz natkniecie się na bardzo, bardzo wiele źródeł, które powiedzą wam, dadzą wam bardzo wiele różnych opinii na temat tej stali, porównują ją troszkę do stali D2, troszkę do NMW, tak, stali do CPM-ek troszkę porównują tą stal. Natomiast jeżeli weźmiecie sobie wykresy składowe tej stali, to żadna z CPM-ek, znaczy jeszcze CPM 154, jak sobie weźmiecie wykresy stali, to one tam gdzieś tam się zbliżają troszeczkę do tej stali. Oczywiście ta stal się wyróżnia tym, że ma niob, której w stalach typu D2 czy CPM nie znajdziecie. Gdzieś na forum, na Knivesach czytałem wypowiedź bodajże Melona, który gdzieś tam się wypowiedział, że ten niob ma nie tyle znaczenie podczas obróbki stali, to co podczas samego wytapiania tej stali. To znaczy on robi największą robotę podczas samego wytopu. Ciężko mi się tutaj wypowiadać, bo ja nie jestem jakimś znawcą od stali. Wybitnym, ani niewybitnym, to nie jestem. Jak gdyby, ale jak gdyby opieram się na cudzych tutaj spostrzeżeniach i nawet jeżeli weźmiecie sobie, jest taki program na komórki czy na iPada, możecie sobie ściągnąć, on się nazywa Steel Blade.
I w tym programie można sobie wyrzucić na przykład do porównania trzy stale do wykresu, żeby zobaczyć sobie wykresy. To nawet tam znalazłem chyba porównanie, że ona, jeżeli chodzi o udarność, o takie właściwości, jest podobna do D2. Ja mam mieszane uczucia co do tego, czy ona jest podobna do D2, dlatego że po pierwsze z racji jak gdyby samego noża i jego formy, kształtu i tak dalej, ja go nie używam jakoś nadmiernie. Nie łochasz go po tak, prostu. Tak, po prostu mi go szkoda troszkę. Bardziej mi pasuje do garnituru niż do spodni codziennych. To jest jak gdyby jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli chodzi o taką wytrzymałość stali, mam wrażenie, że w stosunku do D2 to nie bardzo jest, nie bardzo można porównywać taki stopień zużywania się tej stali, jeżeli chodzi o takie prace codzienne, ale rzeczywiście, jeżeli sobie zaczniecie czytać, szczególnie na zagranicznych stronach, to znajdziecie bardzo dużo porównań właśnie do D2 i do CPM 154. Jeżeli chodzi o właściwości takie typowo odbiegające od no, takich stali, powiedzmy, wysokiej klasy, jest to, że ona jest bardzo, bardzo odporna na jakby to nazwać, warunki, w których pracuje, bo po pierwsze się nie odbarwia na przykład od krwi, od takich rzeczy. Ona jest bardzo często stosowana w przemyśle mięsnym na przykład, dlatego że nie reaguje właśnie z krwią na przykład, tak? Znaczy nie odbarwia się, nie coduje, tak? Jest bardzo taka bardzo jest taka odporna na wszelkiego rodzaju warunki pracy, w których pracuje. Jest bardzo odporna na ścieranie, więc nie trzeba tego ostrzyć co chwilę. No i jak gdyby po odpowiednim wykończeniu jest bardzo elegancka, no to trzeba powiedzieć sobie wprost. Natomiast z racji twardości i tego, że jest to stal no, dość ciężka w obróbce, jeżeli chodzi o doprowadzenie jej do stanu takiego, jak ten nóż wygląda, to naprawdę trzeba włożyć dużo, dużo pracy. To jeżeli chodzi o stal. O czymś nie powiedziałem, jeżeli chodzi o stal? Nie, chyba o wszystkim powiedziałem, jeżeli chodzi o stal. Ponieważ... Ja tylko czekałem, aż powiesz, że ta aplikacja na telefon robi zdjęcie i sprawdza herce. No nie. Nie sprawdza herce. A właśnie, bo to jest chyba pierwszy nóż, który będziemy recenzowali, gdzie w filmie wstawię wam zbliżenia z mikroskopu. Na krawędź kupiłem wczoraj mikroskop. A, pokazywałeś, no. No i będzie pierwszy film, gdzie gdzieś tam na dole, ponieważ mikroskop nagrywa w rozdzielczości 640x480, więc żeby jakoś bardzo tego nie skalować, będę to skalował maksymalnie dwukrotnie i będziecie gdzieś mieli okienko, w którym ten obraz wyskoczy. Ja wam pokażę go po jak gdyby moim użytkowaniu. Ten nóż od nowości nie był ostrzony, a mam go już naprawdę, kurczę, chyba ponad rok czasu. No, nie był ostrzony, więc zrobię najazdy z mikroskopu. Mikroskop ma powiększenie 1600 razy, więc naprawdę bardzo dobrze widać, jak wygląda struktura po ostrzeniu. I tyle. Wow. No. Będzie wow. Pro, będzie full pro. Wow. No. Dobra, druga rzecz, którą mnie urzekł nóż, to jest drewno. Strasznie lubię to drewno, jest wykorzystywane przez Arka dość też często. To a jest, jakie to jest drewno? To jest Cocobolo. No dobra, no ma nazwę taką. Piotrek się ugotował. Zróżnie Cocolino. Cocolino, drewno Cocolino. Drewno Cocobolo i to jest jak gdyby chyba jedyny minus, znaczy plus jest taki, że to jest piękne drewno. Jak gdyby bardzo dużo pięknych rzeczy widziałem z tego drewna zrobionych, bo oczywiście przekopywałem internet, jeżeli chodzi o informacje o tym drewnie. Minus tego drewna, czy może minus jest sezonowania tego drewna, to zaraz wam powiem o minusach. Oczywiście. Ja wam zrobię zdjęcia, zrobię wam przebitki, żebyście widzieli. Czekaj. O. Staram. Tak, żeby on mi wyostrzył o ten nożyk, jeżeli chodzi o... No, wstawię wam przebitki na pewno. Jeżeli chodzi o ten nóż i o jego wykonanie, to ja praktycznie nie mam tu zarzutów. Gdzieś tam jakieś drobne krzywizny przy jelcu. Ale to takie naprawdę...
Pod mikroskopem to sprawdzić? Nie, widać. Troszeczkę widać. To jest jak gdyby jedyna krzywizna, jaką znalazłem w nożu. On tu, jak widać, już coś tam przecierpiał z nami. Natomiast, ponieważ oczywiście nie sprawdzałem jego parametrów, więc wzięliśmy ze sobą przyrządy. O, z Julii. Tak, przyrządy z Julii. Kurczę, to kobolony jest niesamowity, on jest takie trójwymiarowe. Patrzysz na nie i wiesz. I kurczę, wygląda jakby było stabilizowane. 222 mm. 222? No. I pół, czy nie? No. I pół? 222 mm, 22 i 2 cm, jeżeli chodzi o długość całkowitą noża. Długość samego ostrza w linii prostej mierząc to jest 106 mm, 107. 107. 107 mm. Długość głowni całkowita mierzona również w linii prostej to jest również 107 mm. Trzeba pamiętać, że mierzyliśmy krawędź tnącą po linii prostej, a nie po krawędzi, jakby zmierzył po krawędzi. No, jakby zmierzył po krzywiźnie, to jest 11 i 1 cm. Długość rękojeści? Długość rękojeści, no to sobie można odjąć, nie? To jest 11,5 mniej więcej w całości. A do grubości mamy oddzielne narzędzie, tylko go rozpakuję. Umiarka z bluetoothem oczywiście. Tak, w ogóle full opór i to jest, słuchajcie, tak na moje oko 3,2 mm. No. Idealnie 3,2 mm. Odkładamy narzędzia. Piny są, o ile się nie mylę, z nierdzewki. Nie chcę tutaj skłamać, więc jeżeli Arek pamiętasz, to możesz wpisać, z czego były piny zrobione. I jedyna wada, tak naprawdę wada tego noża jest taka, że drewno najprawdopodobniej nie było odpowiednio wysezonowane. Czekaj, bo się przestał błyszczeć, muszę go ten... Kuchni. To już. Czekaj, żeby się nie odbarwił, nie? Drewno było najprawdopodobniej niewłaściwie wysezonowane, dlatego że po roku czasu u mnie to drewno troszeczkę się zeszło. Nie zeszło się tak, żeby było bardzo to widać, natomiast odczuwalne jest, no. Tak, odczuwalne jest. Można się, że odczuwalne troszkę jest, tak szacuję, że ile ze 30 mm na stronę, tak, się zeszło, może nawet nie zeszło się 30, no ale jak gdyby jak się to zbliży i pod ręką jest to odczuwalne, że no jak gdyby to drewno, trzymasz nawet go, to czujesz, to tak, to drewno, zapracowało troszeczkę i troszeczkę się zbiegło w stosunku do blanka i to jest troszeczkę odczuwalne. Natomiast no, trzeba mieć świadomość, to, że w ogóle drewno pracuje, tak? Dlatego chyba to drewno stabilizowane, kurczę, troszeczkę lepiej się generalnie zachowuje. Tak, zachowuje niż takie drewno naturalne. No, trochę mniej pracuje. No to pracuje i tak troszkę to wyszło. Przeznaczenie? Szpanowanie na dzielni. Szpanowanie na dzielni. Nie na dzielni. W restauracji, która ma... Na pewno na krokodyla dandy z tym nie wyskoczycie, nie? Nie. No. Jakiś patyczek? Jakiś patyczek już jest. No zaszalałeś. Nie ma tutaj za bardzo, wiesz? Pozbierane? No, pozbierane. Ktoś tu był i posprzątał. Masz takie troszkę... O, jest takie trochę. Suche. Suche. Właściwości cięciowe, jeżeli chodzi cięciowe? O... Cięciowe? Cięciowe też zrobimy przybitki. No jest wściekła jest ta stal. Tak? Ona, wiesz co, mam wrażenie, że ona ma taki do tej V2, co żeśmy ostatnio mieli z Benchmade'ie, Pusko. No. Ja mam wrażenie, że ona ma takie podobne właściwości, wiesz? Dotykasz i pszt. I leci, no. I różnie masz, zobacz sobie. Wiem, no. To jest było. Zrobimy wam przybitki z takich cięć. Zrobimy cięcia z cięć. Cięcia z cięć zrobimy, tak. Cięciowe. Właściwości cięciowe. Ale ma taki ten, nie? Wściekła jest. Niesamowite. Ty jeszcze nie ostrzyłeś go. Tak, ale muszę wam powiedzieć, że obserwują nas.
A muszę wam powiedzieć, że jak gdyby z racji użytkowania tego noża, ostatnio nawet chyba pozwoliliśmy się na pewne głupoty z tym nożem przy ostatniej recenzji. Nie wiem, czy a będziesz miał materiały, czy nie będziesz miał? Co materiały? Z tych głupot. Nie, nie nagrałem tego, ale czuć jest na krawędzi, że aż jest poszarpana krawędź w niektórych miejscach, bo ten... mieliśmy taki głupi pomysł z nim. Ten. Natomiast zobaczymy pod mikroskopem, bo to głównie jest tutaj na tym, na brzuszku. Na brzuszku, tak. Właściwości cięciowe są zaje fajne, wykonanie jest super. Nóż taki bardziej garniturowy, nie? No. Znaczy nie wstydziłbym się w luksusowej restauracji wyjąć go z kieszeni i pokroić schabowego. Bez urazy oczywiście, Arek, no jak gdyby to nie... Steka w restauracji, która ma gwiazdkę Michelin. Właśnie, zdecydowanie. To znaczy myślę, że jakbym się tam... Znaczy myślę, że gdybym pojawił się z tym nożem w restauracji, która nie ma gwiazdki Michelin, tak bym go wyciągnął z kieszeni, to by tą gwiazdkę od razu dostała. No. O. Naprawdę, naprawdę, słuchajcie, wykonanie super, materiał super. Rzadko się spotykam w Polsce z Nieloxem, ale rzeczywiście bardzo, bardzo fajna stal. Drewno również super, no i wykonanie Arka. No ja nie mam w ogóle przytyków do Arka, jeżeli chodzi o noże. Ten design, on ma taki charakterystyczny design, taki smukły i to po prostu mnie rozwala za każdym razem. Jego noże są po prostu piękne, kurde. No. I niech ktoś się ze mną nie zgodzi. Jest naprawdę i tu... To... Niech ktoś się nie zgodzi. No. Także to jest... Jeżeli oczywiście obejrzę ten materiał i się okaże, że nadaje się do publikacji, to... Ja już nawet nie uśmiecham, bo wiem, że to i tak nie pójdzie do publikacji. Więc... Zobaczymy, może tym razem pójdzie na szczęście. Więc to jest pierwszy z noży, które będziemy, czy które recenzowaliśmy, a jeden z trzech, które mam, więc będą następne. Od Arka przebitki oczywiście wam zrobimy i polecamy. To jest jeden z niewielu nożorobów, którego bardzo lubię, szanuję i nie wyrasta na celebrytę, nie? No. Bardzo, 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 bardzo fajny polski maker. O. No wiesz, dobra krew, jakby nie patrzysz, tak? No tak, no oczywiście, no, kto tam się interesuje, to wie, że to kroko, tak, wiesz, to się w genach wynosi. To jest cały, wiesz, cała też otoczka jakby. Jo, także polecamy wam serdecznie, będziemy recenzować następne i do zobaczenia w następnych materiałach. A cenę ujawniasz, czy nie ujawniasz? O Jezus, nie chcę trzymać ceny. Nie, że, wiesz co, nie był taki drogi, jeżeli chodzi o ten nóż. Nie pamiętam, bo to już było rok temu. Nie pamiętam dokładnie, ale jeżeli się nie mylę, to nóż kosztował w okolicach 700. To jeszcze nie był dramat. Na razie Arek mnie raz położył nożem, cenowo nożem. Kupiłeś? Nie kupiłem. Raz. A podobał mi się bardzo też ten, który miał pochwę ze skóry rekina. Rekina, no. A on był skubany, był piękny. Ja pitole! Ja go zobaczyłem na targach... W zeszłym roku na Survival Force. Na Survival Force w zeszłym roku, jak Arek i się co wystawiał. I co, i nadal jest w twoim fab folderze? Tak. Po prostu, ale no cena wtedy mnie położyła, to znaczy, jak gdyby... No, też mam pewne granice szaleństwa. Ja już parokrotnie, tym razem nie przekroczyłem, a nie wiem, czy nie zrobiłem błędu, tak z dzisiejszej perspektywy. No to mogę ci nie przypominać. No, ale kurczę, no ta pochwa z tej skóry rekina, no, taka petarda była, o Jezu. I też już wtedy pamiętam, bo tam był chyba ząb mamuta, wiesz, tam takie materiały były. A, pamiętam, bo też podobał mi się, no. Gięte były po prostu materiały, ale no niestety. Pochwa szyta tym włosiem jednorożca. Tak, przez niewidome, bezrękie, bez nogi dzieci z Tybetu. Nie wiem, czy to jest dobre. Wolałbym, żeby na przykład był na przykład... Nie, dobra, nie idźmy. Nie idźmy tą drogą. Nie. Dobrze, na razie, słuchajcie, 23 minuty i tak będziemy chcieli. Cześć. I tak to się nie ukaże, cześć.